tylko muzyka poważna. Dobra, czad, poradnik prawdziwego faceta, mężczyzny szkolnego. Siema. Siemano. Wybaczcie za katar. Dobrze się zaczyna. Spartiatix! 5 trików na to, by nie pójść do szkoły. Triki. Na deskorolce. Jeszcze zleciła w górę. Staje suwa tam na dole. To tak cicho ty. Jeszcze sposób to udawać, bym brzucha. Jest to wszystkim bardzo dobrze znany, ale stary sposób, który... Stary sposób mojego dziadka, ty jak nie szedł do szkoły, tam ból brzucha udawaj. Uwielbiam te triki. Drugi sposób jest taki, że jak idziesz na autobus albo tramwaj do szkoły, po prostu w niego nie wsiadaj. Pójdź do domu, wróć, powiedz mamie czy tacie, że po prostu odjechał ci i nie ma sensu już dalej jechać. Rozumiem, że ten trik działa jak mieszkasz na takim zadupiu, że autobus jeździ raz na, nie wiem, 3 godzinki chyba. Prawdziwy life hack. Ciśnij kit swojej mamie albo tacie, że nie masz żadnych ścisłych przedmiotów, a powiedz im dokładnie, że masz jakieś religia, informatyka. Ale wciśnij kit, że nie masz matematyki i tak dalej, tylko religia i WF, no ale to poczekaj. A jak powiedzą, żebyś pokazał plan lekcji, albo na tym, na dzienniku internetowym jest ten plan, to jest też taki lifehack dla takiego życia na krawędzi, co wie, że już stary nie sprawdzi planu, bo ma w dupie. Jak rodzic jest dosyć spoko, to pozwoli ci zostać w domu. Jak rodzic jest dosyć spoko. Idziesz do szkoły, albo jest po prostu błoto, mokro, strasznie, bo pada. Po prostu idź i się specjalnie potknij, a przy tym przewróć. Specjalnie się potknij, ale przy tym przewróć. Będzie robione. Zawróć do domu. I zawróć do domu! Tak się przewróć, żebyś aż do domu wpadł przypadkiem. Nie za te lifehacki, to jest jakiś book lifehacków. Przebieraj się długo. Udawaj, że szukasz spodnie, jak rodzic będzie się ciebie pytał, czemu, co tak długo? Fikołek na chatę! Potknij się, a przy tym przewróć. Po prostu mu powiedz, że nie może znaleźć spodni, a już po jakimś czasie okaże, że... Lifehack. Nie idę do szkoły. Czemu nie idziesz do szkoły? Bo spodni nie mogę znaleźć. Bo jesteśmy tak biedni, że masz jedne spodnie i jak nie masz spodni, to w worku zapieprzesz po domu, po odpierach. Kreatywne te lifehacki, przysięgam. No, Steve Official, kocham cię i twój kanał. Łapka w górę, bo mi pomogło. Kurde. To, że na przykład również jest na dworze zima, to idźcie, jak wracacie już do szkoły, zdejmijcie z siebie kurtkę, gdzieście mieli jakąś bluzę tylko albo coś, nawet podwincie ręka. No to jak wracacie, ej nonsens, bo to jest life, jak wracacie ze szkoły, to możecie go dopiero użyć. Ale to jest life, to jest błąd kardynalny, bo już byłeś w tej szkole, to już nie musisz się starać, żeby do niej nie pójść, bo już z niej wracasz. I jak już będziecie na klatce schodowej, to po prostu ją na siebie załóżcie, a... Idziecie po prostu do domu, jak gdyby nigdy nie schodzicie, idziecie spać. Wracasz ze szkoły i od razu w kimono napieprzasz. Dzięki Steve pomogło mi za każdym razem dla ciebie. Rok kanału już? Ale to 3 tygodnie nic nie wstawia, co jest? Czyżby lifehacki nam nie pójście do szkoły nie działały? A muzeczka robi klimat. Nie, proszę, nie bierz przykład z takich ludzi. 10 łapek, następny odcinek. Ale Harry Potter, ja jestem ten. Na moim kanale dzisiaj 3 bezużyteczne aplikacje na telefon. Najgłupsze miały być. Ładny i Delty. Virtual cigaret. I teraz widzicie na ekranie smartphone. Nie spodziewałem się, że Virtual cigaret będzie useless aplikacją. Myślałem, że będzie napieprzać kanapki do szkoły i pisać zwolnienia z WF-u. Ja pierdziela się dałem wpieprzyć w bambuko tak o. Jest tak. No i palimy sobie, przekręcamy. I będzie więcej dymu lecieć i papier rozbędzie się zużywał. Niby tam udajemy, ciągniemy. Oczywiście ja papierosów nigdy nie paliłem, więc jak widzieliście, była to pierwsza aplikacja.
Ja pierdzielę, ten gościu jest kozakiem. Naprawdę, nie no, aż muszę subskrypcję mu dać jednak. Like to za mało dla takiego twórcy, Jak widzicie? dasz? To jest dobry twórca, promuje dobre wartości. Jeżeli chcesz palić papierosa, to tylko przy użyciu aplikacji, nie w rzeczywistości. Pamiętaj. Nakażu, a ja przechodzę Tak do powinno kolejnej być. aplikacji. Virtual Coca-Cola. Następna aplikacja, która mnie oszukała. Myślałem, że napiję się tą Coca-Colą i nie pójdę do szkoły. Przechlamy i pijemy. Nie Teraz no, jest zastosowałem kamerę, dobry. Głód w bo na Afryce wstępie nie widzę. rozwiązany. A to co? Na wstępie powiem, że przygotowałem sobie już jedno pudełko, film 2, opakowanie całe, bo jest to gra Simulator X-Ray Back A co Job. ten Wiedźmin tu miał być? Po co on to pokazał? Jeśli źle czytam, to... A, bo tutaj. A, ta. Co on robi? Nie widać, przyskanowało rzekomo tego Wiedźmina. Dobre przykłady na szczęście wybrał, żeby zrobić ten film. Nie no, ale z tym X-Rayem to się nie zgodzę. Akurat z X-Ray się nie zgodzę. Kiedyś pomógł mi znaleźć ten w plecaku długopis. Także, ale tak, łapka w górę na zachętę. Zobaczmy, czy talent chłopczy narysuje coś fajnego. A, bo on trzy postacie rysuje. Toreksio? O kurde, jakiś mu zmutowany wyszedł. Ta grubsza kreska się liczy, to nie. Na to nie patrzymy, bo tu mi się tak Grubsza liczy. się nie liczy, luj. Zamknij oko. Ale mu dopieprzony ten Reksio. Jaki Reksio? To jest Reksio się nazywał? Nie pamiętam. Jakie zęby ma. A nie, to Ale nie język. bardzo wiem. Nie no, jeden do jednego akurat. Cristiano, o. Tu widać. Poka, poka. Ale do challenge ty się staraj, Jeśli ta. pani nie to nie, Dla to przez widzów. komentarz. Poka, poka tego. Ale... Ale kozacki łeb. O kurde, no nie zdążyłem zapauzować! Jak ty szybko ruszasz tą łapskiem? Poczekaj. Ja już wiem, czemu on tak nie jest podobny za bardzo. Bo on mu piłki zapomniał między nogami dorysować. A, to dlatego w dupę. Ja pierdzielę. Piłki zapomniał dorysować, dlatego ten nie wyszło tak jeden do jednego. Nie no, mam nadzieję, że następnym razem piłkę dorysujesz, bo widać po staraniu, ale no, pokaż to. Tego z GTA. Poka, 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 już widzę te kalety. Ja Bardziej wygląda nie jak Trevor, tylko jego stary, ale i tak w sumie plus jeden dla niego, bo nie Trundle. Nie no, wygląda jak stary Trevora trochę, więc. Ale wiecie co? Zmarszczki idealnie odwzorowane. Według mnie to jest duża zaleta. Zmarszczki akurat piękne. Co to jest to? Aha, to jest to. No ładny, ładny. Najsłabiej wyszedł ten rysunek, ale podobny, tylko no do starego niestety. Trevor się pewnie fikołka do chaty zapieprzył, żeby na wagary pójść. Przywitam się. Gdybyś piłkę u Cristiano dorysował, to byłoby perfekt, ale i tak łapa w górę. Mówicie 30 faktów o mnie. Postanowiłem, że nagram taki refloat, dlatego że tamten filmik mi się totalnie nie podobał. Od razu Trzeba łapka w górę, zaznaczyć, luj. jak byłem mały, zawsze chciałem być antyterrorystą. Jak byłem Chciałem być antyterrorystą, pokczam. mały, to ukradłem gumę ze sklepu. Nigdy nie był. Chciałem być antyterrorystą. Wiesz czemu? Żeby zadośćuczynić grzech, że gumę turbo zapieprzył z kiosku. Piękne przejście na dobrą stronę mocy. Trenowałem w dwóch klubach siatkarskich, są między innymi Błyskawica Szczecin i Indypol AZS Olsztyn. Co, jak Indykpol. widzę, Indykpol to chyba parówki robi, a nie w siatkówkę gra, ale nie wiem. Może mi się 10 pomyliło. medali. Miał wybór jednej supermocy, to wybrałbym chyba cofanie się w czasie. Żeby tą gumę odłożyć na miejsce i nie zapieprzyć, to dlatego to cofanie w czasie. Widzisz? Znowu dobroć pokazuje. Dobry człowiek. Cofnie się w czasie i piłkę dorysuje. Ja pierdzielę Chrisu w dupę. Moimi ulubionymi youtuberami na polskim YouTube jest to Ryzi albo Boxer. O, Voxel jednak, czyli mieliśmy rację, czat. Czyli inspiracja jest wyczuwalna. Takie, że jest to reupload tego filmiku, gdy miałem jeszcze 30. 30 fakt o mnie. No to drugi raz ten filmik wstawiłem.
Piękne. Widzisz, jaki to los jest piękny? Gdyby nie wstawił drugi raz tego filmu, to byłoby 29 faktów. Piękne. No, życie jest piękne. Dzięki temu. 400 do spełnienia jest 1000 słów do końca roku. 1000 słów do końca roku? Damy radę, zaraz tu wpieprzymy milion. Masz tam też jakieś pomysły na filmy, jakie masz? Ja mam zapisaną całą kartkę, ale może masz jakieś takich, których ja nie mam. Dawaj jeszcze raz rysowanie, tylko teraz lewa ręka. Proszę. O, ja bym to zobaczył. Jestem ciekawy, czy lewą ręką jakby narysował Trevora. Piękne, piękne by to było w dupę. Seria o rysowaniu piłki. Instagram. Kevinowski. Czemu masz Kevinowski Instagram? Tu masz Steve z dupy, tak? Dwa filmy w tygodniu. Steve z Minecrafta. A, masz rację. Nie, no ja wiem, że na drugie ma Kevin, ale czemu ma Kevin tu, a Steve tu? To na trzeci ma Steve? Czy w Tekena lubi grać? To jak się nazywasz? Mateusz, ile masz lat? Mam lat 5. Ej, coś tu nie gra, patrz. patrz. On się nazywa Mateusz, na YouTubie jest Steve, a na Instagramie Kevin. O co chodzi, ty? To jest Mateusz Steve Kevin, pierwszy. Mam rodzeństwo, tak, mam 3 braci i 1 siostrę. Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Olsztynie. Mój ulubiony kolor, jest to czerwony albo niebieski. Jakie masz zwierzę? Jak zmontował, ty jak zapieprza. Kolor biały czy czarny? Wybieram oczywiście kolor biały. Wolisz dom czy mieszkanie? Wolę dom. Wolisz klocki czy kwadraty? Nie wiem, co widzisz w tym pytaniu, na tego nie pominę. Jak zapieprza. Gazowanie. Ej, widziałeś? Wolisz co? Ominął pytanie, wolisz Blowka czy Reziego? Ja pierdzielę. Czemu? Co jest? Ty widzę pytanie, Blowek czy Rezi? Czemu go nie ten? Tablet czy telefon? Telefon, Pepsi czy Coca-Cola? Ej, ominął to pytanie, co jest? Nie dowiem się najważniejszej rzeczy! Steve, Mateusz, Kevin, o co tu chodzi? Zrób jeszcze jedno Q&A, bo to nie ma sensu. Coca-Cola? Tak wstawianie niedokończonego. Nie gazowa. Wolisz dzieci czy dorośli? Nie bardzo rozumiem sobie. Wolisz dzieci czy dorośli? Jakie pytanie? Wolisz dzieci czy dorośli? To jest kozak. Liceum czy studia? Oczywiście wolałbym studia, ponieważ po liceum nic się nie ma, a na studia planuję się wy. Koledzy czy przyjaciele? Nie. Steve, Kevin, Mateusz pierwszy. Po studiach nie masz też nic. Co najbardziej lubisz robić? Najbardziej lubię spać i odpoczywać. Piękne. Nagrywamy razem The Forest. Siemanko. I musicie zasmucić takim faktem, że nie mam The Foresta na kompie. Jakiego masz kompa? Q&A, ktoś mu napisał, czy zrobią crossa. Cudowne. Ja kocham te Q&A z nim. To się tak cudownie czas spędzany razem. Gada, Hyperplayer zapytał, czy liczę na srebrny przycisk? Ej, ciągle ten Hyperplayer pisze komentarze. Gościu, daj innym zadać pytanie, ty chami głupi. No tu też napisał. Mój pies ma na imię Gustaw. Czy dam serduszko? Oczywiście. Polska czy... Q&A. Czy dam serduszko? Ulubiona bajka z dzieciństwa jest to Leniuchowo albo Finasz. Ulubiona bajka z dzieciństwa. Rozumiesz? To jest taki żart. To tak jakby zapytać, co wczoraj oglądałeś. Nie no, oczywiście żartuję przecież. Ja lubię Steve'a. Steve, Mateusz, Kevin, Wielki. Schiffer. Ile masz lat? To już pytanie padało chyba 3 razy. Jeśli masz drugie imię, to jakie? Oczywiście jest to Kevin. A, macie rację. Czyli on się nazywa Mateusz, Kevin, Steven, Samuel, Jordan, Amadeusz. Oficjal. Ma na nazwisko pewnie. Podoba ci się? Leniuchowo to jego ulubiona bajka była? Ty, to on jest moim fanem, bo ja tam byłem. Patrz, ja się tam tak nazywałem, zapomniałem. O, tak. Jeszcze wtedy forma była, wiesz co chodzi? A zobacz, widzisz to? To ja na spotkaniu z widzami, zdjęcie grupowe. A tam stary z tyłu się czai. Ulubiony youtuber to oczywiście Rezi. O! Wyjaśniło się! Było Blowek czy Rezi nie odpowiedział. Teraz odpowiedział, bo nie miał kogo wybrać, tak? Piękny, piękny. Ciaska, co to chodzi? To są za hejterach. Są to po prostu ludzie, którzy szukają nieraz, że... sami z siebie zaczepki do jakiejś osoby, która nagrywa albo coś, a czasami hejtują, bo tak wypada, taka moda, albo... Psycholog tłumu.
Dziękuję ci, Steve, Mateusz, Marcin, ten, tak, Amadeusz. Nie no, czat, musicie wejść napisać łapka w górę na zachętę, bo to jest cudowny film. Bo po prostu jest suba motywującego. Tutaj zostaw subskrypcję na dole. Ten Śmieci. red screen. To jest kozak. Nie wiem, ten gość jest taki pozytywny, że to jest mój ulubiony twórca. Nie przesiąknięty gównem, bo jest nowy dopiero na YouTubie. Kozacki, pozytywny chłop. Tacy youtuberzy powinni być. Ten na dole. Jeśli nie widzieliście osoby, Co jest? jeśli nie widzieliście Co osoby, jest? Zagłuszył starego za ścianą. Nie no, żartuję oczywiście. Ale pięknie, nie wiem, wy nie wiecie, ale ja się znam, patrz. Jak idealnie klasnął do rytmu. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. To musi być głośno, słuchaj po prostu. Słyszałeś to, mordo? Boże! I ty go nie doceniasz. Idealnie zmontowany materiał. O, plany wakacyjne jeszcze zobaczmy. więc uczy O się ma. kurde, przepraszam cię, Steve. Sorry, Słoneczko, sorry. witajcie, ja jestem Steve i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z filmem, w którym opowiem wam o moich planach na wakacje. Opowiem wam o moich Słyszałeś? Stary się dusił. Sześć? planach na wakacje. Stary leży na dywanie, się dusi. Nie no, żartuję, Steve, przecież to są żarty, nie bierz tego do siebie. Dobra, czat, zróbmy tak, bo mnie irytuje to, że Steve nie nagrywa od pół roku. Ja napiszę komentarz, kiedy coś w końcu nagrasz, dam wam link, napiszcie pod tym komentarzem coś i też dajcie łapkę w górę, żebyśmy wyboostowali, żeby widział ten komentarz, tak? Kiedy coś w końcu nagrasz, Steve, Mateusz, Kevin. Dobrze, macie czat. W sumie, tak szczerze, jakbym nagrywał takiego vloga, jak on i stary by się dusił za kamerką, to bym złapał kamerę i starego zaczął nagrywać. I na YouTube'a, i clickbait. Stary się dusi, jak nagrywam. Nie, luj, żarty, oczywiście, przecież. Tak. Dobra, mordo, robię ten specjal. Luj, na koniec jeszcze. Patrz. Jest dinozaur, tak? Taki malutki, widzisz, że mały. Przy ręce jest taki. Dobra, poczekaj. Ciskam go w ręku. Zamknij oczy na chwilę. Pyk, mordo. Duży jest. A, już otwórz oczy jak coś. Tak, specjal był zrobiony. Dziękuję, że jesteście. Tak. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś? Dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugał swoje zęby. Dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak. Zabija bez litości wszak. On zabija łypę.